Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie wracamy do Rainbowa Tęczy 6 w nowej odsłonie, bo nie bodarkowej. Ale to za chwilę. Dobrze. Na początek meczek swobodny, później meczek rankingowy. Jeśli wygram meczek jeden rankingowy, to wrócę do złota, bo spadłem ze złota do srebra. Dobra, mniejsza o to. Ja bym kogo wziął? Ja bym może szakale wziął. Szaka ma w sumie fajną broń. Bardzo mi się podoba ta broń. Fajnie się z niej strzela. Oczywiście kogoś standardowo musi ładować. A odnośnie bodarków już nie ma, teraz jest nowa grupa, Proteus, także jeśli będzie taka możliwość, to będę z nimi nagrywał. Czy na pewno będę, tylko pytanie, jak często i ile osób? Czy właściwie zmieniła się nazwa, ale ludzie ci sami. Dobra, kocham tą mapę, ponieważ ta mapa ma straszne problemy czasem z klatkami, z liczbą klatek. Na pewno będziecie widzieć w dolnym lewym rogu, że te klatki jednak nie są stabilne. Och. Tym bardziej, że gram na rozdzielczości 4K na bardzo wysokich ustawieniach i to już jest pewien problem dla tej gry. I to jest problem niestety dla tej gry. Znaczy generalnie według mnie gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana, tylko no jednak mimo wszystko 4K jeszcze troszeczkę czasu będzie potrzebować, żeby sprzęt został dobrze zoptymalizowany, albo wydajność była w miarę wysoka. Dobra, teraz tak. Tu jest na pewno jedna kamerka. Tam jest gdzieś druga kamerka. Jeszcze zniszczona. Ktoś tam był, ktoś tam dostał coś. Wow. O, udało się. Jak miło. Jestem zaskoczony. Znaczy generalnie 3 strzały, 3 zabicia sprawiły 3 headshoty. Moje. Także sympatycznie. Muszę powiedzieć, że jeśli na pierwszy w ogóle mecz w dniu dzisiejszym, no to jest spoko, bo wczoraj to straciłem. Przegrałem kilka meczy, straciłem rangę złota i spadłem do srebra. Także słabo trochę, ale damy radę. A moje ptaszki w tle znowu muszą ćwierkać.
Ale uwierzcie mi, że nastanie kiedyś taki dzień, że z tymi ptakami coś zrobię. Albo je wydam komuś, albo przeniosę je do innego pokoju, bo już nie da się z nimi wytrzymać. Kanarki to jest rzecz fajna, ale za głośno. Tak mi się wydawało, że Azji Pro jest moim znajomym. Oczywiście, mimo wszystko, muszę chyba jeszcze większą czułość ustawić, żeby mikrofon nie łapał mi ich ćwierkania. Ej, rzeczywiście! Resztę pamiętam. Op 4 drone has located the biohazard container. Skąd ja to pamiętam? Skąd ja to znam? Ty, ale jak my graliśmy jeszcze w GRP, to ja chyba 14 lat wtedy miałem. No to jeszcze mutacji nie miałeś. No, jeszcze wtedy nie było. Nadal nie ma. Nie no, nie jest tak źle jak było. Oj, dawne czasy. Ghost Recon Phantoms. Jeszcze pamiętam online. O, ja tak samo. Co najwyższym tierem był piąty na broni. I wtedy jak miałeś piąty, to kosiłeś wszystkich. Oj, pamiętam te czasy, jak wszyscy krzyczeli, że cheatuje, szczególnie na deathmatchach. Ale za to chuj. Kiedyś to było. To co, ziomuś? Może dołączysz? Jesteś w jakimś klanie? No, aktualnie nie. Aktualnie sobie gramy casualowo. Wróciłem do tej gierki jakiś miesiąc temu. Miałem dość długą przerwę od tej gry. A teraz mnie kieruje. Aktualnie wbijamy Berczykowi level, żeby grać na kiedy. No dobra, słuchajcie, to po zakończonym meczyku dodamy się do znajomych i pogadamy, bo ja jestem generalnie ja w planie mam, fajnym. Ja cię mam. Na Uplayu. A, no to sympatycznie. Ja Dobrze tak patrzę, wiedzieć. Nie? Ja tak patrzę, Mr. Kodrik, no skąd ci kojarzę, nie? Ale powiem ci, że patrzę, oj, taki znajomy nick, mówię, co to może być za znajomy nick, mówię, skądś go kojarzę, mówię, albo jakaś stara grupa bodarków, nie wiem, czy bodarki kojarzysz, albo kurde, jeszcze jakieś nie, starsze czasy. Nie, ja pamiętam jak my graliśmy z tym, my się poznaliśmy przez Mefa i przez Kingę na pewno, jak graliśmy w GRP. Łomatko, to były takie stare czasy, że... You need to locate the biohazard container. To dinozaury jeszcze wtedy latały, to był taki, jak jeszcze Kinga z nami grała, o matko. No, teraz to ona nie gra, bo wiesz, studia, praca, nie? To ona nie ma czasu na granie w ogóle. A dzieci też? No dzieci to nie ma jeszcze. Spójrzcie się na jeszcze. Muszę wam kiedyś powiedzieć o tą historię. Bo to jest bardzo fajna historia z moim pierwszym klanem, gdzie część nawet przeszła później do bodarków, część łzi się rozeszła, tamten klan już później trochę zniknął, także generalnie bardzo fajna sytuacja. Bardzo sympatycznie w ogóle, że wróciliśmy. Aż muszę z ciekawości zobaczyć, czy mam go znajomych. I rzeczywiście, mam go znajomych, ja jestem zaszokowany. Dobra, pogadamy po meczu, a teraz skupmy się na wygranej. Bo właśnie nie wiem, czy wiesz, ale aktualnie nagrywam na YouTube'a coś po dłuższej przerwie, także będziesz sławny. O, dzięki. No widziałem, że tam miesiąc temu ostatnio wrzucałeś coś. No właśnie, w dniu dzisiejszym wracam do nagrywania, także będą codziennie odcinki. No to pozdrawiam mamy taty i rodziców. Dobra. Okay.
Ty to na YouTube nagrywasz, jak inny formy? No, filmu. Nie, chodzi mi, że ja nie jestem w formie, bo nie grałem dawno. No już nic mi nie mów, też trochę wypadłem z formy, przez ten miesiąc prawie nie grałem i tak słabo teraz. Tą pierwszą rundę jakoś ugrałem, a teraz jak jeszcze wy się dozwaliście, to mi tak rozproszyliście, że nie mogę grać! One friendly operator remaining. Ups, mamy 1 do 5. Nie było tematu. Nie. Ja dobra, panowie i panie, spinamy tyłki i robimy teraz 3-2. Także, słuchajcie, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony w ogóle tym, że spotkaliśmy się w grze, bo to w sumie taki bardzo duży przypadek, żeby się spotkać znajomych ogólnie, praktycznie przez dłuższy czas z nimi nie grając, a dodatkowo jeszcze, no, oni mnie, znaczy, ja coś kojarzyłem, ale oni mnie bardziej jakby skojarzyli, napisali do mnie i w sumie to jest takie dość ciekawe, nie? Takie, aż się troszeczkę łezka w oku kręci. A z Kingą to może też wam kiedyś opowiem historię, ale to już kiedy indziej. Generalnie ja kojarzę, że była jakaś postać Kinga w moim świecie tam internetowym, że graliśmy, ale tak słabo. Bardzo słabo. To definitywnie na pewno muszę zmienić ustawienia. Żeby mikrofon jeszcze. A, nie zmienię teraz ustawień. Podczas nagrywania nie da się zmienić ustawień. No dobra, nie to nie. No i... Powiedzcie mi, w którym momencie ja tam trafiłem headshota, to nie wiem. Wow. Ale poszło. A, szkoda. Dobra. Powtórkę pomimo tam nic wielkiego nie wniosę, dostałem headshota. I tyle, to nie było nic nadzwyczajnego, ale wróćcie na punkt. Ależ to zrąbał, nie?
O matko. No, nice try, no. O kurde, ale to pykło słabo. A szkoda, tak ładnie się prezentowało to. No ale cóż. No cóż. Tyle byłoby z mojej strony, także dzięki za gierkę i do później, także na razie, pa pa, widzimy się w rankingowym meczu.